so we can be free. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek na kanale i ze mną jest Paweł. Przywitaj się z widzami. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj w tym odcinku robimy finał napadu, akcja we Flika, Fleka, Flisa, różnie to się mówi w sobie, każdy mówi inaczej. Także dzisiaj sobie ten napadzik zrobimy. Ostatnio widzieliście przygotowanie na kanale, jak nam przygotowania wychodziły. O co, odpalam. Odpalaj. To jeszcze chyba kasenka. W razie czego dzisiaj znowu właśnie, mało będę mówił. Paweł jeszcze z gardłem ma. Masakra. A ja sobie tutaj winko piję. Winiacza prawidłnego. O nie. I już się do drzwi dobijają. Nie otwieraj! Ale mnie słyszy normalnie w gardle teraz. To zimne piwko, Paweł. Zimne piwko, nie? Tak, już stracę głos. Ja się przedstawia do mnie coś. O, Lester się dziwnie zachowuje. Mega dziwnie. Chyba mu się, Paweł, spodobałeś. No chyba tak. Chyba pociągający głos masz albo coś. I się Lesterowi to spodobało. Marynarka pociągająca, wiesz. To jest taka różowa, czerwona? Jaką to masz? Chyba bardziej różową. Bardziej różową, oczywiście. Taki róż przez czerwień. O, a ten mówi Flisa, nie? Więc chyba Flisa się mówi. O, widzisz, jaką tam wiertarkę miałem na półce? Jak te obrazy wieszam na ścianie, wiesz, to wiercę nią. Miejsce na gwoździe. Mówisz? Na wylot? Tak, na wylot. Żeby, wiesz, lepiej obraz wisiał. Żeby nie spadł. Że można było zawiesić z dwóch stron, nie? O, albo tak. Też dobry pomysł. Ekonomiczny, nie? Bardzo. Ten, co tu gada. Nie ma co, Lester to jest bardzo kolorowa postać w GTA. To GTA bez Lestera byłoby nudne. Dobra, kim chcesz być, kierowcą czy wiertnikiem? Wiertnik, jednak wiertnik. Poczekaj, dam ci wiertnika. Jeszcze nigdy w sumie kierowcą nie byłem, to zobaczę teraz, jak to wyjdzie. Ja właśnie nie byłem wiertnikiem. Dobra. Zawsze będę jako kierowca. No to daj gotowy w takim razie. I odpalamy. Kontynuuj. 143 tysiące. Już nie ma tej podwójnej premii, a szkoda. Dobra, klasyczne potwory. Co my tu możemy wziąć? Aparatura, taśma. Aha, ja tobie też jakby strój dobieram, tak? Chyba tak. Sorry, nie ma tu jakieś... Aha, to jest ten. Dobra, o, buntownik, jest, szemrany. Buntownika? To? No, to jest dobra. Czekaj, gdzieś była taka... A może to sobie wezmę? O. O, Police Department mam ten. Puste. No i, no i elegancko. Dobra, ja gotowy. Dobra. Jakoś wyglądam. Różowa koszula, nie? Jak tutaj Pawła wziąć na poważnie przy tym napadzie, powiedzcie mi. Kiedy wchodzi taki koleś, robi napad na bank z różową koszulką. Aż strach się bać, nie? Na różowym motorku, wiesz. Że różowy motorek masz? No taki różowo-czerwony. Tak, tutaj. Mnie GPS prowadzi. Jak idziesz na motocykl, to też potrącasz motocyklistów? Oczywiście. Chciałbym to zobaczyć. Dobrze, że tu na razie żadnego motocyklisty nie ma. O, dobra. Dobra, odwołuję to. Nie trafił. Wracaj tutaj. Jeszcze to wyglądało z mojej perspektywy. A jeszcze ci faka pokazał, Paweł. No patrz, jaki niewychowany. Jeden. O kurde.
Dobra, pomogę ci. No i Paweł... Bobby ucieka. No fuck it's funny list. O, tu kolejny. Pan motocyklista. Czekaj, jego manier nauczę. Jego manier nauczę, Paweł, za ciebie. A jednak przysłowie, z kim się zadajesz, takim się stajesz, jednak ma sens. Zobaczcie. Z Pawełem zacząłem się zadawać i zacząłem motocyklistów potrącać. Teraz przez Pawła ja tu również mam problemy. Mogę mi sobie już jest taki cwany. Insurgenta od razu czołg, kurde. I się na odległość wszystkich zdejmowało. Wszystkich motocyklistów. Aha, dobra. Najpierw musimy do fabryki się udać. Tam po tego całego suwa, nie? Tylko skoro ty jesteś wiertnikiem, to ja będę hakował chyba. Będę jako pasażer. Tylko nie wiem, jak wsiądę. Nie wiem, czy to nie jest taką skryptowane, że jak, że wiertnik hakuje. Bo ja ostatnio byłem wiertnikiem i hakowałem, ale to siedziałem jako pasażer. Może zobaczymy. Mam teraz pohakować. Boże, szlak. Kurde, nigdy nie byłem tym ochroniarzem w tym całym banku, raczej ochroniarzem. No tam trzeba będzie kamery chyba rozwalić i tych zakładników pilnować, nie wiem jak to się robi, ale zobaczę. Paweł, gdzie jesteś? Czekaj, on na pewno po jakiegoś motocyklistę pojechał. Siedź do kurumy. Nie. Zrobimy powitanie Pawłowi. Co to znaczy powitanie? No co ty to wziąłeś? Jeszcze jak zaparkował, nie? Paweł, bardzo one parkowały. Dawaj na kierowcę. Nie wiem, czy możesz? Nie, nie mogę. Nie możesz? Czyli ja muszę... jako wiertnik. A, okay. Dobra, czyli jednak jest to skryptowana. Szkoda, bo chciałem pohakować coś. Nie no, to była ciężarówka, wiesz, na motocyklistów. O ludzie, to jaka ciężarówka jechała. Znowu ją hakować? No. Bez jaj. To samo będziesz miał. Wiertnik tutaj ma ciekawą robotę, ludziska, bo najpierw ma hakowanie, a później to wiercenie. Ja mam trochę, znowu suba dostaję. Ja mam trochę taką perfidną robotę, bo jestem małże kierowcą, to później jeszcze będę musiał tych wszystkich zakładników pilnować. Taka czarna robota. Brudna robota, o. Czarną to my wszyscy mamy. Hakujesz tam? Tak. Rozwaliłem się. Prawdziwy haker. Haker Bonzo. No akurat na płycie głównej hakuje, wiesz. Właśnie, no w sumie tak, no rzeczywiście. Paweł płytę gówną hakuje. Coś tu nie jest. Poczekaj, aż zakończy się hakowanie. Dobra. Kurde, ja muszę te kamery zlokalizować. Dobra, już? Jeszcze tam musisz tą aplikację w telefonie uruchomić. Okej. Dobra, uruchamiam. O, proszę, jak ładnie. Pak się otworzyły. Drzwi się otworzyły. Dobra, maska. Czekaj, ja się przygotuję, bo muszę kamery rozwalić. Dobra, chodzimy. Zabijam kogoś? Gdzie jest jeszcze kamera? Dobra, już jestem, będę wiercił. A co sobie tam wiercie tutaj, ja tutaj pilnuję. Tu zgram, jak to się o, robi. O, czekajcie. O, idealne, proszę, tak można pilnować zakładniku. O, Paweł tam już wierci. Je kombinuj tam. Czekaj, bo on będzie coś spajakował, już to czuję. Jak słychać wiercenie tutaj. Z boku, takie dźwięk. Jakbyś u dentysty był raczej. A je w sejfie wiercił. Tak, muszę ich trochę zastraszyć. Czekaj. Będzie ten pasek spadał, no, i spadał. Ja muszę wiercić, nie ma na to czekać. Ej, bez kombinowania. Kurde, mi tutaj ten pasek spada.
Dobra, w sobie nie ma w tym nic trudnego. Przegrzewa ci się wiertło, czy coś? Nie, o. Już jest okej. Okay. Już? Gotowe. Dobra. Ciekawe, ile przeżyjemy tutaj, co? Kurde, Paweł! Bo ja mogę co? Ze snajpy trafić. Bo próbujesz z tego RPGa, ja próbuję ze snajpy strzelać. Dobra, dawaj. Coś jeszcze? Zostało? No, no musimy... O, furgonetka. Kurde, jeszcze warzywniak tam jest. Co sobie trafić nie możesz. O! Nie ma. Auto prezesa. Ale gdzie są wszyscy? No już. Gdzie jest policja? Nie wiem. Nie ma policji. Dobra, no to spadamy. Tu jedziemy. Dziwnie skryptowane, nie? Nie podjadą, boją się pan. Pan jak się nas boją. Nie podjadą na blisko. Dobra, SMG wezmę. SMG. O, teraz dopiero. Gdzieście byli, kurde? Obudzili się. W końcu. Kurde, kończymy misję na wstecznym. Tego to jeszcze nie było. Trzeba ich trochę postrzelać. A, dobra, bo tu jest blokada. Aha. O kurde, słod. Ło, ale poszły dwie banie. Uważaj. Spoko, ludzi. Nic nam nie zrobicie, nic nam nie zrobicie. O, blokada. Może zaczekaj, poczekaj na chwilę. No, co jest? O. Bokiem. Bokiem? Ten jak zaczyna... Ten jak zaczyna nawalać. Ej, osłaniaj! No tu no, się zakrali z tej strony. Ile masz życia? Połowę. A masz pancerze w ekwipunku? Powinien być. O, ale fajna blokada, czekaj, muszę się rozpędzić. I pyk, kurde. No bo tu zaraz most będzie. Mhm. Trzeba się ustawić powoli. O kurde, ten jak oberwał. Najpierw jedna, później samochodem. Dobra, rozpędzaj się, bo samolot czeka. Helikopter. O, dobra jest, no. O kurde, on już jest tam pod koniec. On startuje chyba. No on już jest prawie na końcu mostu. O kurde, na końcówkę. Dobra, jest! Ja nie mogę, w ostatniej chwili. W ostatnim momencie. Udało się. No i perfekto, kurde. Szkoda, że czegoś takiego nie można zrobić normalnie na swobodnej rozgrywce, nie z tym magnesem takim. Udałoby się. Kurde, to byłoby mega, tak to musicie się hakiem bawić i to jest o wiele trudniejsze. A magnes, kurde. Siema, Lester. Co tam w ogóle jest w środku? Nie wiem, że nie to powiecie, pewnie jakieś brylanty. Kasa, brylanty, jakieś obligacje. Poważnego związku. Żadnego związku z tą Lester nie chcemy. Napad zaliczono, no elegancko. I ani razu nie padliśmy. I mimo, że się staraliśmy śmieszkować, mimo, że staraliśmy się paść, mimo, że oraliśmy gliny ile wlezie, to kurde nie padliśmy. Ile dostałeś hajsów? 57. 57? O to kurde, no już, to już nie ma premii.
niestety. Jak była premia, to ponad 100, no tam 160-150 tysięcy się dostawało. Plus jeszcze ewentualnie, jak się robi pierwszy raz, to się dostało tą całą premię. Zarobiona gotówka, 86 tysięcy. Kurde. JP, jestem Paweł, 15, ładnie. JP? Job points. O, proszę, i piwko. O, zimne piwko, Paweł. Zimne piwko na ciebie. No to już Paweł jutro głosu nie ma, to już jest pewne. Już po mnie. Dobra. No nie. Dobra, ludziska, no to napad nam się udał, idealnie. Nie padliśmy. Patrz, Paweł, jesteśmy na dobrej drodze do geniusza zbrodni, nie? Kurde, dobrze nam poszło. Dobra, słuchajcie, ludziska, my już kończymy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, napad się udał bez problemu, coś tutaj jeszcze zarobiliśmy. No i co, no i w takim razie do następnego, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No. Trzymajcie się, hej.